Cześć moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z gry Risen. W ramach przypomnienia, wczoraj byliśmy moi drodzy na farmie. No i tam nas taki pewien członek z tej farmy przyprowadził tutaj pod bramy miasta. No i dowiedzieliśmy się, że moi drodzy tutaj panował kiedyś wielki jakiś wódz o imieniu Don Estaban, który teraz włada na bagnach i tam ma swoją, że tak powiem, rezydencję. Natomiast teraz tutaj przyszła inkwizycja i są i występują tutaj wojownicy zakonu, którzy pilnują ładu w mieście. Natomiast to miasto jest podzielone na takie jakby dwie części, dlatego że występują tutaj także bandyci właśnie tego Dona Estabana, którzy no tutaj robią, że tak powiem, burdel w tym mieście. No i przyznam, że bardzo bym chciał wstąpić do tego klasztoru, więc misję będę robił dla całej tej inkwizycji. No i jeszcze mogę wam powiedzieć tyle, że nic nie zwiedzałem miasta, nie wiem co nas tam dalej czeka. Chcę to wszystko po prostu świeżo nagrywać, te moje poczynania w mieście. Więc dobrze, mamy mury miasta moi drodzy, mamy bramę miasta znaczy. No i teraz wchodzimy sobie elegancko powoli do niego. No i kogo my tutaj mamy? Strażnik jakiś jest, to raczej z nimi sobie nie porozmawiamy. Tutaj mamy rolnika, to my też nie porozmawiamy z nim raczej. Zadanie wykonane w mieście, no okej. Arno. O, kolej jakiś pierwszy człowiek, który ma jakieś konkretne imię. Spare a coin for a poor farmer. We have nothing to eat. My wife Martha is sick. Aha, czyli on mówi, że jest jego żona chora i czy nie mamy pieniędzy, tak? Masz tu 25 sztuk złota? Nie wiem, czy tyle mam w ogóle. Here, 25 gold pieces. Thank you. Thank you from the bottom of my heart. Good luck and don't give up hope. I won't. Thank you. Dobrze, mogę ci jakoś pomóc? Can I help you? Are you a healer? My wife is so sick. I fear the worst. O, i co jej dolega? What's wrong with her? She's feverish. I blame these cursed bloody ruins. Why? How did they make her ill? They came out of the ground right next to my damn farm. Next day, Martha caught this fever, and she's got sicker since then. I don't know what to do. Her only hope is Master Belshaw. Kto to jest ten Mistrz Belshaw? Who is Master Belshaw? A mage from the monastery. He spends his time at the Shrine of the Flame, back in the gutters. He cares about poor farmers like us. No one else does. Aha, czyli mamy jakoś chyba się zgłosić do pana Belshawa, żeby uzdrowić tą kobietę. Marta się nazywa. Oj, biedna kobieta leży sobie tutaj. No trzeba jej pomóc, aż mnie sumienie gryzie, powiem szczerze. No dobrze, więc na razie nie wiem gdzie ten Belshaw się znajduje, jednak usłyszałem słowo Rynsztok, czyli to jest chyba jakaś dzielnica miasta, z tego co mi się wydaje. Delgado. Delgado, tak? Nie jestem stąd. Yes. I'm from outside. You're breaking the Inquisitor's new laws. You know that. You should be more careful. You tell the wrong people, you can get yourself in trouble. Dobrze, miałeś problemy z prawem? You've had trouble with the law. Ha! The law is just an excuse to lock us all in the town. The Order wants to loot the ruins in peace. Once they've taken the last crumb of gold out of the ruins, they'll let us out again. Don Estaban figured that out right away. Okej, okay, dlaczego jesteś w mieście, a nie na bagnach? Czyli to jest bandyta. Simple. The Don doesn't let go of things that belong to him. Some of us are keeping business going here until the Inquisition move on. Okej, okay, jakie interesy prowadzisz? What business do you do? Anything that brings gold. Gold's the only way we can challenge the Order and the warriors, isn't it? Taking the town back is what it's all about. We control the town, we control the island. For now though, the Inquisitor and Commandant Carlos are in charge. So what's your step? All right. Co zakon robi z ludźmi Dona? What's the order doing about the Don's men? They stop us where they can. Since they came here with their fancy white uniforms, they've never taken their eyes off us. They're just waiting for us to step out of line. Then they'll take us to the monastery. Keep your eye out for Sebastian. He's always around, watching.
Mam uważać na Sebastiana. Opowiedz mi o komendancie Carlosie. Warto coś wiedzieć o nim. He's the Inquisitor's watchdog. His headquarters is in the guardhouse. He sits up there controlling everyone's lives. But it's only a matter of time before he pisses enough people off. Wygląda na to, że przydałaby ci się pomoc. Sounds like you could use some help. We could. I have to scrape together a lot of gold for the Don. If I don't send him something soon, if I don't get some gold in, I'll have problems with my own boys. If you help me, I can cut you in for a slice. Mhm, czyli on potrzebuje kasy dla Dona i teraz dowiedzmy się, co mamy zrobić. What are you offering if I do help you? Well, I'll give you gold, and I can teach you a few things too. Give a man a fish, and he'll stink for a day. Give him a rod. You want to teach me to fish? In a manner of speaking, fish for gold. I can make a pickpocket out of you. Word to the wise, you should look to the Don. Join him before you get swallowed and pissed out by the Order. Okej, co mogę zrobić? What can I do? Costa the pawnbroker's doing good business here in the gutters. He's preying on the farmers and stuffing his pockets with gold. So, what do you need doing? Since the Order has been here, he hasn't paid his dues to the Don. Hired himself a bodyguard he has, and he pays the Inquisition's taxes. What about the Don's taxes, eh? Where's our slice? Someone needs to make sure we get paid. Zdobyłem to wasze złoto. Good. It's time we showed him we're still in charge in the gutters. But it won't be easy. Costa won't pay voluntarily. At least, not now he's got himself a bodyguard. Haracz od Costara, okej. How much does Costa owe? He's caused a lot of trouble. I'd say he owes 300 gold coins for that alone. You can keep half. How should I get the gold from him? I really don't care. If you give him a beating, you can probably just take it. But don't kill him. No point killing the golden goose. And it will get the Inquisition on our backs. But teaching his bodyguard a lesson would Jakieś rady? Is there any advice you can give me? If you just cut loose on Costa, you'll have to take care of him and his bodyguard at the same time. It'd be better to deal with them one by one. Try to provoke them, one at a time. They start the fight, then no one will interfere. You start the fight, you'll have problems with the guards. Dobrze, moi drodzy, czyli od Delgado mamy misję, żebyśmy podeszli do Costara, który jest winien tam 300 sztuk złota za swoje jakieś tam złe czyny. Jednak Costar posiada ochroniarza, no i może być naprawdę ciężko, jednak dał nam Delgado radę, żebyśmy ich sprowokowali z osobna, czyli możliwe, że najpierw strażnika, następnie właśnie tego jak on miał, Boże, dobra, nieważne, tego drugiego gościa, Costara, o. No i właśnie, no, zaraz to musimy zrobić i jeszcze niby mamy uważać na Sebastiana, jednak szczerze mówiąc, z tego co rozumiem, Sebastian jest wojownikiem zakonu, więc ja będę stał raczej po jego stronie, a tego po prostu trzeba będzie jakoś wkopać, tego Delgado. Dobrze, chodźmy dalej. O, Sebastian jest. Siema. Wait, I saw you talking to Delgado. Do you deny it? No. And who are you? I am Sebastian, a warrior of the Order of the Holy Flame. And you want to be careful who you get involved with. Co wiesz o Delgado? What do you know about Delgado? He is one of Don Esteban's men. Ruthless, the lot of them. They steal, lie and extort. Steer clear of them. No, w zasadzie oni szantażują. What are you doing about the Don's people? Inside the town. Cornering them like rats in a burrow. Outside the town, the Inquisitor is slowly choking them. Starving them of men, of gold, of food. Commandant Carlos will see the town is cleared of the Don's influence. And those left in the swamp will just wither and die. We'll finish Delgado. And the Don will fall. No okej, dlaczego po prostu nie wyrzucicie ludzi do nas miasta?
Why don't you just throw the Don's men out of the town? We've tried. They get back in. Wracają. We don't know where or how. So now we'll use them. Finish them where they stand. You'd better decide whose side you're on. You want to be a rat or a rat catcher? How can I help you? I need to know what Delgado is planning. He's careful. He knows I'm following him, but he is up to something. Since you have spoken to him, maybe you can find out for me, and we can block up another of the Don's rat holes. Okej, okay. Sebastian chce się dowiedzieć, co planuje Delgado. Czyli fajnie by było Sebastianowi powiedzieć, co on tak naprawdę knuje, bo ja chcę zostać właśnie przy nich. Delgado chce wymusić pieniądze za ochronę od Costara, właściciela Lombardu. Delgado wants to extort protection money from the pawnbroker Costa. And he needs you to do it for him, am I right? That's it. Apparently Costa's ripping off farmers, and the Don's men want some of the spoils. Yes, I've had a bad feeling about Costa for a while. Delgado is desperate for gold. Without it, his own people will hang him out to dry. Then this is the chance I've been waiting for. Will you help me to deal with Delgado? Dobrze, co mam zrobić? What do you want me to do? Pretend to work for Delgado and get the gold from Costa. But instead of giving it to him, give it to me. I will make sure it gets back to the proper owners. And if Delgado doesn't get Costa's gold? We'll have caused a big internal row within the Don's men. Udawanie lojalności względem Delgado. What's in it for me if I help? It will stand you in good stead if you'd like to go to the monastery. No, świetnie. Appreciates help, and the monastery can train you as a mage or as a warrior of the order. It would be your choice, and of course you will receive a reward. No, duża jest, moi drodzy, duża nagroda jest według mnie. How high is the reward for Delgado? 100 gold pieces. Tamten by nadał 150. Więc moi drodzy, ja lepiej zapiszę grę po tej rozmowie i chodźmy teraz poszukać Costara. Fuller i Costar. O, jak świetnie. Jak blisko znaczy. Dobrze, porozmawiajmy może z Fullerem, bo mi się zdaje, że to jest ochroniarz. Hey, do you work here? Sure do. If you're looking for somewhere to kip, just go upstairs. Pay Costa after. Isn't it a bit odd to pay afterwards? Don't ask me. I don't bring the business, I just bring the muscle. Moja domena to mięśnie. Why is muscle needed? Costa doesn't want trouble. Trouble with whom? Guests looking for a free kip, or anyone who wants to play silly buggers. Czyli pracujesz dla Costara, tak? You work for Costa? Yeah, gotta get gold where you can. Not much to be had down at the harbor. Most ships means no work. Jesteś płatnym mięśniakiem. Dobrze, moi drodzy, zaraz dam tą opcję, tylko na chwilkę Z2 muszę zrobić. Dobrze, jestem ponownie, czyli tak, jesteś płatnym mięśniakiem, tak? So, you're paid muscle. Better than an unpaid muscle. W takim razie przydałby ci się mały trening. Come on then. I could do with a bit of combat practice. You what? You wanna fight me? Here? Tak, no dalej. Yeah. Let's go. Sure. Why not? I don't have anything better to do. Let's get this over with. No spokojnie. Jezus Maria, tu jest właśnie taka głupota, że oni zas... Wow, on jest dobry. Ojoj. Dobry jest. Już chyba rady sobie z nim nie dam, będę musiał jeszcze raz przydać grę. Ach, dam. Źle zrobiliśmy. Autozapis to tutaj było, będziemy musieli jeszcze raz z nim niestety porozmawiać, ale ja to przyspieszę. No i jeszcze raz będziemy musieli z nim powalczyć. Jednak najgorsze jest to, że on zaraz atakuje mnie, z tego co wy zauważyliście. I wiecie co, ja mam taki pomysł, żeby go lepiej tam przycisnąć do jakiejś ściany. Wtedy może będzie troszeczkę łatwiej go pobić. Niż tak, wiecie, walka na takiej wolnej przestrzeni. Dobrze, niech się gra wczyta. Musimy jeszcze raz z nim porozmawiać, niestety. Dobrze, przyspieszmy to tutaj sobie elegancko. Okej. No. Ja sobie może troszeczkę odejdę.
zapiszą grę na nowy save. Dajmy w skrócie, że to jest walka niby. Dobrze, bronimy się. Ja może tutaj z nim podejdę. Taki patencik mały. Może on się uda. No chodź tu. Idzie? Okej. No ale on dobry jest. Ten mięśniak. No i dobry, dobry jest, ale ten kwas tutaj troszeczkę przeszkadza. No odejdź, panie. Okej. Ładnie się broni tutaj Fuller. No dobry jest, ale w ogóle on mnie teraz nie układa w ogóle. W ogóle ma taką samą tarczę chyba jak ja. Nie, to jest inna troszeczkę. O, kontratak. Się też umiemy bronić. Dobrze, dobra obrona. Jeszcze będziemy musieli później się zająć kostarem. Aj, zły moment wybrałem. Ja może grę zapiszę znowu. Tak w razie W. Ale szczerze, lepiej, żebym od razu go pobił teraz. Oj, oj, oj. No nie! Ja zawsze mam takiego pecha, moi drodzy. Dobrze, wczytajmy tutaj, tylko że będzie najgorsze to, że on zaraz nas będzie, no, bił. Więc musimy zaraz po wczytaniu się bronić, bo z tego co widziałem, ja zapisałem grę w takim momencie, że on już tym mieczem macha po prostu w moim kierunku, więc może być ciężko. A w razie czego wczytamy tamten save. Jeszcze raz spróbujemy go pobić, jednak wolę teraz od razu go tutaj zabić. O, chyba się udało jednak. Dobrze. Jeszcze raz by się przydało. Jest, świetnie. Drewniana tarcza. Maczuga. Co on tutaj ma? Nóż. Ser. Weźmy tutaj wszystko od niego. Poczekajmy, aż wstanie. Do mnie favor, mate. And don't let Costa know you can fight like that, or I'll be out of a job. I don't need to tell him. Or are we gonna have another problem? No. I might be paid for muscle, but that doesn't mean I don't have a brain. Dobrze, więc teraz, moi drodzy, musimy podejść do Costara. No i z nim pogadać. Jak na razie, jak sami widzicie, wzięliśmy ich z osobna. Więc fajnie. Chwileczkę. Oj, dobra, jestem ponownie. Sorki za to, ale co chwilę mi tutaj się kręcą ludzie. Dobrze, więc porozmawiajmy teraz z Costarem, moi drodzy. I'm Costa. Welcome to my little part of the island. If there's anything you need, anything at all, I can get it. Usually. Dobrze, co sprzedajesz? What do you sell? Weapons, potions, jewelry, scrolls. If you need it, hell, I can even get you a bed. Okej, okay, pohandlujmy trochę. Zobaczmy, co on tutaj ma ciekawego. Płaszcz oficera. Kurczę, troszeczkę kasy mi brakuje, ale fajnie by było, żebym to założył sobie. Jakąś tarczę tutaj ma. Łuk nawet ma. Łohoho. I nóż myśliwski. Obrażenia cięte 20. Okej. Okay. Delgado czeka na twoje złoto. Delgado is waiting for his gold. Then he's gonna have to wait a long time. I'm not paying. Delgado won't like that. Is that a threat? Please. Nie zapłacisz, to twoje ostatnie słowo? You won't pay. Is that your final say? It really wasn't very smart to get involved with a man like Delgado, you know. You'll see that soon enough. There's no Don here anymore. The Order controls this place. So, no payment. And yes. That is my final say. Dobrze, świetnie. W takim razie sam sobie wezmę złoto. Fine. Then I'll take the gold. We'll see about that. Fuller! I've already dealt with him. Fuller, worthless sack of bones. You want to make things personal?
Dobra, walczymy w takim razie. Oj, oj, oj. Ja widzę, że Kostar jest troszeczkę słabszy. Szybciej mu życie ucieka. I nie ma tarczy. Dobrze, dobrze. Jakoś idzie. Okej. Ale lepszy miecz by się jakiś przydał, co nie? Dobra, pięknie, pięknie. 25 sztuk złota. Sakwę nawet ma. Zardzewiały miecz. Dobrze, kliknijmy na niego, żeby sobie wstał. Trochę tutaj ciasno jest w zasadzie. You're nothing but a lousy thug. Come to gloat, have you? Stealing gold from an honest businessman who's just trying to help folks get by. I did warn you. We've all got to make a living, I guess. So, let bygones be bygones, eh? Well, if it means you'll be spending some coin with me, then I'll oblige. Okej. Okay. Czyli dobrze, moi drodzy. Kasę od niego dostaliśmy, więc podejdźmy teraz do Sebastiana, dlatego że jemu chcę dać te pieniądze całe. Nie będziemy szli do Delgado. No dobrze, kliknijmy na Sebastiana. Oto złoto Kostara. Here is Costa's gold. Excellent work. I'll make sure the gold gets back into the right hands. Jaka jest dalsza część planu? So how do we proceed with your plan? Delgado should learn his association with Costa is over. That will add to his problems. You want me to tell Delgado? Yes. And tell him the order has the gold. If he doesn't want trouble, he should leave Harbor Town for good. Dobrze, dlaczego Delgado miałby odejść? Why would Delgado leave? The Inquisitor knows what he's up to. That should be enough to make Delgado run. The Don's men always run. Besides, he also needs to explain to the Don where his takings have gone. Poor Delgado. Will be squeezed from both sides. Dobrze, więc w takim razie musimy podejść do Delgado i jego się jakoś pozbyć z miasta. Kostar nie ma pieniędzy. Costa has no gold to pay with. The order has it. You gave the gold to the order. You'd better think about getting yourself a bodyguard. What are you planning to do now? I'll have to go and explain this mess. And you can piss off back to whatever hole you crawled out of. Dobrze, moi drodzy, czyli Delgado raczej sobie pójdzie z miasta, więc podejdźmy jeszcze raz do Sebastiana. Delgado will run. I'm certain of it. Well done. It's good to see you've chosen the right side. Seemed a thing to do. Good. I will inform Carlos that you helped me. Here, your reward. Dobrze, dzięki. Dobrze, misja została w takim razie, moi drodzy, wykonana, więc troszeczkę zapunktowaliśmy dla tych ludzi z klasztoru, więc świetnie, moi drodzy, misja została wykonana, jeszcze raz mogę to powiedzieć, więc ja was serdecznie zapraszam już jutro po kolejny odcinek z tej gry. Trzymajcie się, cześć!